Witam serdecznie w kolejnym odcinku Mundialu w pigułce. Mam nadzieję, że emocje po występie biało-czerwonych przynajmniej na chwilę opadły, choć one już teraz z każdym dniem będą rosły, gdyż gramy już w niedzielę o 16. Zapraszam też na odcinek po tym meczu, zapewne szerzej sobie o nim porozmawiamy, a teraz przechodzimy już do spraw bardziej aktualnych, do pierwszego meczu, w którym Belgia podejmowała Chorwację, zakończył on się remisem. No i można powiedzieć, że ten mecz spiął tak naprawdę taką bardzo nieprzyjemną klamrą te złote belgijskie pokolenie, które miało zdobywać mistrzostwa, tak naprawdę nie zdobyło nic znaczącego poza brązowym medalem Mistrzostw Świata 2018 w Rosji, choć potencjał wskazywał, że będzie to wyglądało lepiej. No i może jeszcze zostając tak w 100% przy tym meczu, to trzeba zauważyć, że z ławki wszedł Romelu Lukaku. Romelu Lukaku, który był kontuzjowany, jeszcze na zgrupowaniu kadry leczył uraz, no i nie pomógł swoim kolegom tak naprawdę. Miał cztery sytuacje, z których nie wykorzystał ani jednej. No ta jedna to naprawdę był strzał z 2-3 metrów. No ta piłka odbiła się od słupka tak naprawdę i no i nie chciało to wpaść Belgom. No i na to na Romelu Lukaku spadły największe gromy, choć uważam, że to cała drużyna tutaj ponosi winę za to, co się tam wydarzyło. No i to właśnie tak jak mówię, no spina to złote pokolenie i nie wiem, kiedy Belgom się trafią w jednym czasie tacy piłkarze jak w bramce Thibaut Courtois, jak w obronie Abde Weierlet i Vertonghen, Axel Witsel w pomocy, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku. No taką kompilację bardzo dobrych piłkarzy w jednym czasie jest naprawdę ciężko i być może teraz po tych zmianach czekają ciemne lata belgijskiej piłki, choć trzeba pomyśleć też, czy potrzebna jest reforma szkolenia. Zresztą ja chciałbym nagrać niebawem taki odcinek o tym szkoleniu, czy jest naprawdę z nim akurat u nas tak źle, czy ciągle potrzebne są jakieś reformy, poprawki. Ja uważam, że trzeba iść konsekwentnie jednym programem i starać się po prostu robić pewne rzeczy z konsekwencją, tak jak to robili choćby Niemcy po Euro 2004 i to w pewnym sensie przyniosło skutek, choć teraz no akurat najlepiej tego no nie widać. No pracę w reprezentacji Belgii straci też trener, selekcjoner Roberto Martinez, właściwie już ją tak naprawdę stracił, pisało o tym media. No i myślę, że akurat Federację Belgijską stać na sprawdzonego fachowca. Nie wiadomo, kto przyjdzie. Być może jakiś trener klubowy zostanie wyciągnięty. Zaś jeżeli chodzi o Roberto Martineza, to myślę, że szybko znajdzie sobie pracę w zawodzie, czy to w La Liga, bo cały czas stanowisko Diego Simeone się chybocze i myślę, że mógłby z powodzeniem zastąpić właśnie Argentyńczyka Roberto Martinez. Być może też w Anglii, skąd tak naprawdę wypłynął na wody selekcjonerskie właśnie z Wigan Athletic, nie z klubu jakiegoś wielkiego, tylko właśnie z Wigan. No i zobaczymy, jaka będzie dalej przyszłość reprezentacji Belgii, choć ja myślę, że jeżeli miałbym decydować, czy ona będzie w ciemniejszych, czy w jaśniejszych barwach, to myślę, że będzie w ciemniejszych, oczywiście jak Polska odpadnie, oczywiście, oby to się w tym mundialu nie wydarzyło, to też nagram odcinek, co czeka reprezentację Polski i będzie takie to szersze podsumowanie tego, co się wydarzyło na mundialu. Jeżeli chodzi zaś o jeszcze o ten mecz, to na pewno kontrowersja sędziowska, karny dla Chorwacji, gdzie potem miał być podyktowany, potem VAR sprawdzał, czy ta jedenastka faktycznie powinna być. No okazało się, że nie, tylko nie przez brak faulu, tylko przez spalonego i tego VAR nie powinien sprawdzać i tu się rodzi
prawdziwa sędziowska kontrowersja. Przechodzimy do następnego spotkania. Kanada podejmowała Maroko. No na pewno Kanada kończy ten mundial z godnością. No nie przegrali wszystkich meczów do zera, strzelili dwa gole i dla nich to tak naprawdę była, że tak powiem, takie przetarcie przed tym, co się wydarzy za 4 lata. I tutaj trener na pewno będzie miał też troszeczkę czasu na przygotowanie tego wszystkiego. I myślę, że trener będzie zadowolony z tej próby. Myślę, że w Kanadzie też pojawi się jeszcze dwóch, trzech dobrych piłkarzy, którzy wzmocnią tą reprezentację i na pewno wstydu Kanadyjczycy na własnych boiskach nie przyniosą swoim kibicom. No i myślę ogólnie, że przetarcie samo w sobie jest naprawdę dobre, bo no mówię, nie skompromitowali się, naprawdę mundial zagrany z dużą godnością. Maroko, które jest sensacją, wychodzi tutaj z pierwszego miejsca, no, wyprzedzając Chorwatów i Belgów. No naprawdę tutaj wielka praca selekcjonera, który trzeba zauważyć, że miał tylko dwa mecze na przygotowanie tej drużyny i jest najkrócej pracującym selekcjonerem ze wszystkich uczestników piłkarskich mistrzostw świata, więc naprawdę szacun dla niego, szacun dla Maroka. Za poprzedniego selekcjonera to troszeczkę gra Maroka przypominała naszą grę teraz. No tutaj naprawdę no, Hakim Ziyech, który powrócił do reprezentacji, robi robotę i zobaczymy, jak Maroko zaprezentuje się w starciu z Hiszpanią, bo uważam, że ten mecz będzie należał do jednego z najciekawszych w tej 1/8 finału Mistrzostw Świata. Przechodzimy do właśnie do meczu Japonii z Hiszpanią. No i co tutaj powiedzieć? No, Japonia od 20 lat wychodzi z pierwszego miejsca w grupie. To naprawdę jest wielki szacunek. Udało się to pierwszy raz im dokonać u siebie, czyli właśnie w Japonii. Potem co prawda nic z tego nie wynikło, bo odpadli u siebie w 1/8 finału, więc no nie najlepiej im to wszystko tak naprawdę wyszło. No i można powiedzieć, że Japonia też bije mocarzy, dlatego że zobaczcie, jaki to jest paradoks. Wychodzą z pierwszego miejsca w grupie, wygrywają z Niemcami 2-1, przegrywają z Kostaryką i potem wygrywają z Hiszpanią. I tak jak nie mogli nigdy zaliczyć zwycięstwa z mistrzami świata, no to tak teraz mają dublecik, jeżeli chodzi o tych mistrzów świata zaliczonych. Jestem ciekawy postawy tej drużyny w 1/8 finału w starciu z Chorwacją. No też trzeba zauważyć, że Chorwacja na hamulcu grała i po prostu im chyba zależało, nie chcę oczywiście oskarżać, ale na tym, żeby po prostu zamiast z Chorwacją grać z według nich łatwiejszym Marokiem. Przechodzimy do ostatniego meczu, gdzie Niemcy podejmowały Kostarykę. No i tutaj na pewno też sekundka dla walecznej Kostaryki, która po tym laniu 7-0 od Hiszpanów potrafiła się spiąć i postawić. Wygrali m.in. z Japonią, z Niemcami też nie dali plamy, nawet był moment, że prowadzili, więc naprawdę kciuk w górę dla walecznej Kostaryki. Jeżeli uważacie, że Kostaryka była waleczna, to kciuk w górę dla Kostarykanów. No i można powiedzieć Deutschland, Deutschland, auf Wiedersehen, albo jak tam sąsiedzie. No już tak całkowicie na poważnie Niemcy jadą do domu. No nikt się tego nie spodziewał, że pod wodzą Hansiego Flicka, czyli dość uznanego trenera z sukcesami, takie coś się wydarzy. No ale tak jak już mówiłem na poprzednim odcinku, jest to brak napastnika. Pewne pokolenie też się gdzieś tam wyczerpało i myślę, że w 2024 no, będą musieli poszukać kilku nowych piłkarzy, by to na pewno wzmocnić, bo myślę, że jeżeli to w takim kierunku to pójdzie, to i Niemcy nie będą mieli czego szukać na Euro w końcu organizowanym we własnym kraju. I zobaczymy, czy po tym meczu też
niektórzy zawodnicy nie pokończą karier reprezentacyjnych. No i właśnie, czy Flick poprowadzi kadrę na Euro 2024? Myślę, że biorąc pod uwagę taką niemiecką konsekwencję, solidność i chłodną głowę w każdej dziedzinie życia, to myślę, że Niemcy dadzą Hansiemu Flickowi popracować, że dadzą mu te Euro, dadzą mu te mecze towarzyskie, które przed Euro, i zobaczymy, jak on przygotuje drużynę narodową. Więc jeszcze raz, jeżeli kibicujecie Polakom przed meczem z Francją, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku Mundialu w Pigułce, który już niebawem. Na razie.